Mnóstwo mieszkańców Końskich przybyło na piątkowe spotkanie z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim do sali bankietowej Leliwa w Parku Miejskim. Kwaśniewski udzielił swojego poparcia kandydatom SLD Lewicy Razem w najbliższych wyborach. Rozliczał też obecnie rządzących z działań w jego uznaniu bezprawnych. Spotkanie odbyło się z inicjatywy koneckich działaczy Sojuszu Roberta Plecha, Andrzeja Szejny i Sławomira Marczewskiego. Sam Kwaśniewski przyznał w rozmowie z nami, że powodów jego przyjazdu do Końskich było więcej. Panie prezydencie, to czemu zawdzięczamy tą dzisiejszą wizytę tak po prostu? Po pierwsze sentymentom, bo dawno tu nie byłem, a mam takie osobiste związki z Końskimi ze względu na mojego przyjaciela ze studiów, który odszedł w grudniu zeszłego roku, a po drugie kampania wyborcza. Chciałbym bardzo, żeby samorządność w Polsce się umacniała, także w województwie świętokrzyskim. Dobrze życzę Sojuszowi Lewicy Demokratycznej, jego kandydatom, więc jestem tu, żeby ich wesprzeć. Konecczyzna to jest taki region, który zawsze miał serce po lewej stronie? No myślę, że ciągle ma. Może ono biło różnym rytmem, raz mocniej, raz słabiej, ale jestem przekonany, że tak jak świętokrzyskie, tu są możliwości dla lewicy, tu są wyborcy, tu jest sporo dorobku lewicy, na który można się powołać i myślę, że buduje się nowe zaufanie do ludzi lewicy i wierzę, że w tych już wyborach samorządowych wynik będzie wyrazisty. Panie prezydencie, pamięta swoją wizytę sprzed 20 lat tutaj, w tym mieście? Pamiętam, żeśmy otwierali basen, żeśmy otwierali pływalnię, no pamiętam. W otwartym spotkaniu z prezydentem wzięło udział bardzo wielu mieszkańców powiatu koneckiego. Pojawili się także koneccy działacze lewicy, radny powiatowy Wiesław Skowron, wójt Gowarczowa Stanisław Pacocha, przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Kowalczyk, wicedyrektor Urzędu Pracy Wojciech Owczarek oraz inni kandydaci do samorządów różnego szczebla. Podczas swojego wystąpienia prezydent Kwaśniewski mówił wiele m.in. o zjawiskach jego zdaniem patologicznych, które występują w obecnej Polsce. O groźnym oddalaniu się naszego kraju od Unii Europejskiej, a także o bardzo bliskim obecnie połączeniu państwa z Kościołem. Nie zabrakło też licznych pytań z sali i odpowiedzi na nie. Więcej ze spotkania zaprezentujemy Państwu już wkrótce. Na zakończenie Aleksander Kwaśniewski otrzymał od naszych działaczy piękny bukiet róż, a także żeliwny kociołek symbolizujący nasze tradycje odlewnicze. Szef SLD w powiecie koneckim, Robert Plech, który prowadził całe spotkanie, serdecznie dziękował prezydentowi za wsparcie w trudnej, trwającej obecnie kampanii wyborczej. Panie prezydencie, ja chciałbym jeszcze raz bardzo podziękować za przyjazd do Końskich. Zawsze serdecznie witamy, zapraszamy i tutaj chciałbym podziękować. To jest kociołek produkowany w koneckich odlewniach na pamiątkę dla pana prezydenta. Bardzo proszę, ciężki, postawimy go tutaj. Aha, proszę bardzo, to może na sto. Panie prezydencie, w imieniu wszystkich członków Sojuszu Lewicy Demokratycznej w powiecie koneckim, jak również wszystkich naszych sympatyków, bardzo serdecznie dziękujemy za przybycie do naszego miasta i ożywienie naszej kampanii samorządowej. Myślę, że teraz nabierze pięknych barw i pójdzie nam już łatwiej. Będzie. Dziękujemy serdecznie. A teraz prorocza piosenka, oby ona nas doprowadziła do zwycięstwa, tak jak kiedyś pana prezydenta.